Drugi element, trzeci element. Na potrzeby natowskie, czy rzeczywiście tego rodzaju struktura powinna znajdować się na przykład na terytorium Rzeczypospolitej z racji Właśnie. Tutaj zbliżenia do flanki wschodniej, czy bardziej w tej głębi strategicznej, jaką Radio oferuje tutaj Republika Federalna Niemiec, która jest wskazywana jako dość mocny kandydat do tego, jakby to powiedzieć, gościa, nie może nie tyle gościa, tylko państwa goszczącego tą strukturę, budującego na swoim terytorium. No, raczej tutaj bym się zastanowił nad wzmacnianiem innych aspektów funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy też relacji bilateralnych ze Stanami Zjednoczonymi w kontekście obecności militarnej, aniżeli się koncentrował tylko i wyłącznie pod kwestią tego właśnie tej jednej ze struktur systemu dowodzenia NATO. Pan wspomniał, że zmienia się otoczenie NATO, otoczenie sojuszu, czyli konkretnie zmienia się polityka Federacji Rosyjskiej. To sprawia również, że coraz więcej pieniędzy kraje natowskie przeznaczają na obronność, bo coś drgnęło. Znaczy rzeczywiście widzimy, że pewna taka ospałość po stronie Europy, która była efektem czegoś, co się określało częstokroć dywidendą pokoju, czyli konsumowaniem tego okresu pokoju, dobrobytu, pewnego ładu i stabilności w Europie po zakończeniu zimnej wojny, skończyła się wraz z działaniami Federacji Rosyjskiej wobec Krymu, wobec wschodniej Ukrainy, ale również też pewnymi kwestiami wynikającymi na przykład z programów, szeroko zakrojonych programów zbrojeniowych Federacji Rosyjskiej, systemu na przykład tutaj broni taktycznej w zakresie broni masowego rażenia. Pan Boplaskę, zmieniło się to, wejdzie w przeżywanie Wielkiego Postu. Wielki tak Post. Tak jak to uczyła Maryja. Wielki Post. Od samego początku zgodę na Boga w moim zrobić. Życiu i później z Panem Bogiem i już. Ale ja chcę się z Panem Bogiem i Tobą. I dlatego Pan Bóg każdego to jest zaprasza. No, ten jest wielki post. A jeszcze jeden temat, jeden aspekt, na który chciałbym, byśmy zwrócili uwagę, to jest to, co w pierwszej części nazwaliśmy byciem przy ołtarzu, mianowicie doprowadzenie do kościoła, doprowadzenie do sakramentów, że to nie jest takie no, bycie gdziekolwiek, przy czymkolwiek, że to nie jest jakaś religijna, ogólnoreligijna, tak to nazwijmy, euforia, jakaś taka rzewność, uczuciowość, która jest potrzebna, ale która jest, no powiedziałbym, nieskończona, jeśli nie doprowadzi do czegoś więcej. A my przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie doszło do strzelaniny. Każdy z nas w jakiejś tradycji jest wychowywany. Strzelaniny. Nawet to zdanie chyba jest nieznaczne, ale kiedy je każdy z nas usłyszał, to coś było w konkretnych uszach i konkretnym sercu znaczy. Każdy z nas poznawał Boga w jakiejś konkretnej tradycji. To była też tradycja rodzinna, której na przykład może zawsze było dobrze i niczego nie brakowało. Człowiek uczył się, że Bóg jest tym, który daje poczucie bezpieczeństwa, pewności. Może nie mają takie doświadczenie w poznawaniu Boga, że Bóg był potrzebny tylko wtedy, kiedy działo się źle. Kiedy coś trudnego, nad wyraz trudnego się działo, wtedy przypominaliśmy sobie, że jest Bóg. I teraz te wszystkie doświadczenia, one są w nas obecne. Kiedy konkretnie podchodzę do przeżywania tego Wielkiego Postu, to muszę mieć świadomość, że ja mam jakieś oczekiwania na mocy doświadczeń, które już w sobie noszę, dotyczących Boga, jak się z tym Bogiem spotkać. W Wielkim Poście chodzi o to, żeby te doświadczenia oczyścić. A Biblię to nie trzeba czytać? Z tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Żeby poznać Boga nie takiego, jakiego go już mieliśmy okazję poznać, ale poznać Boga prawdziwego. Nie bazując na swoich emocjach, nie bazując nawet na tym, co już o nim wiemy, ale otworzyć swoje serce i poznać go bardziej. Emocjonalność no, jest składową każdego doświadczenia ludzkiego. Człowiek zdrowy psychicznie, no, zdrowy emocjonalnie, no, przeżywa różne negatywne, pozytywne
które też towarzyszą naszemu życiu duchowemu, ale niestety, jak ma to miejsce w różnego rodzaju wypaczeniach, można miłość sprowadzić do uczucia, a nawet teraz skrajnie gdzieś słyszałem, że niektórzy próbują sprowadzić miłość do dotyku. To jest jeszcze większe chyba wypaczenie, na pewno jeszcze głębsze wypaczenie miłości, tak? Ale również doświadczenie Boga można sprowadzić do pewnego minimum, na którym, myślę, wielu może się zatrzymać niestety. Czyli to jest takie doświadczenie emocjonalne. Teraz jestem szczęśliwy. Teraz na moment, na podstawie tego, że mam jakieś pozytywne doświadczenie, to musi być Bóg. I na tym się zatrzymam. Ja mogę tak bardzo uzależnić się od tego doświadczania pozytywnej, nazwijmy to w cudzysłowie, albo nawet i bez, pozytywnej energii, jakimkolwiek duchem byłaby ta energia, że już Boga nie będę szukał, tylko tej energii. Czy to będzie demon, czy to będzie uzależnienie, czy to będzie doświadczenie po prostu silnego mężczyzny, który ma mocną rękę i mu mocno naciska, to czuje, że jakaś energia w niego wchodzi. Pozytywna energia. I niestety może dojść do takiego wypaczenia religii, że ja nie będę Boga szukał, tylko mojego doświadczenia tego Boga. Oj, mówiąc językiem obrazu, to tak jakby przestało chłopakowi zależeć na dziewczynie, tylko tak bardzo by się wkochał w tą dziewczynę, żeby sobie po prostu kupił jej perfumy. I co chwilę tymi perfumami sam siebie jakoś spryskiwał i uznał, że jest przy niej. No nie, to jest tylko jej zapach, no mi to wystarczy. I takie emocjonalne formy religijności, no to byłyby takim spryskiwaniem się tym zapachem Boga. To już wystarczy, bo coś czuję i to mi już wystarczy. Ale gdzie jest Bóg? Ludzie czasami odchodzą z kościoła katolickiego za cenę doświadczeń, że robi się komuś, że wyżej skacze, że ładniej śpiewa, że jest bardziej atrakcyjny dla koleżanek, kolegów. Za cenę tego, że nigdy nie przystąpią do sakramentu pokuty i pojednania. Rezygnują do końca swojego życia, występując z kościoła katolickiego, z przyjmowania Jezusa w Komunii Świętej. Może będą uczestniczyć w jakichś nabożeństwach sprawowanych przez kobiety, które roszczą sobie pretensje bycia pasterkami, kapłankami, czy jak to określić, do naśladowania gestów Jezusa Chrystusa opisanych w Ewangelii, ale to nie będzie Eucharystia. I nawet jeżeli przyjmą podczas takiego spotkania coś, co będzie podobne do Komunii Świętej, to nie będzie Jezus. Nie staną się z nim jednym ciałem. To nie będzie wcale Jezus. Prawdziwego doświadczenia przez sakrament, spotkanie z Bogiem, człowiek a może ten może zatrzymać Jezus się na poziomie to będzie twoim kolegą. Doświadczenia Boga. Niestety tym może doświadczeniem Boga może być coś bardzo smutnego, coś, co nawet nie jest doświadczeniem Boga. Lebiego. I tu jest niestety furtka dla złego ducha, który może wykorzystać kolegą. Znając tą słabość ludzkiej natury, żeby odwrócić nas od Boga, może dać nam jakąś nawet namiastkę Boga, żeby tylko Boga nie odkryć. A przecież w życiu naszym nie chodzi o namiastkę Boga. O to, że to jest podobne do miłości. Że tutaj jestem szczęśliwy w tej wspólnocie, bo wydaje mi się, że robię to, co daje mi szczęście, radość, więc to jest to. Pytanie, czy to jest Bóg? Czy Bóg jest obecny w sposób realny, rzeczywisty w tej wspólnocie, w której jesteś? Czy tobie wystarczy? Jak będziesz czytał jego słowo, czy chodzi tobie o Biblię, to on będzie obecny. Zapraszamy państwa do rozmów. Jak ksiądz doktor Sławomir Kunka, dogmatyk, ojciec jego słowo, tam będzie. W Berlinie jest naszym gościem. Przy okazji pozdrawiamy seminarium. Wszystkich profesorów, alumnów, oczywiście także na czele z pasterzem diecezji. A państwa zapraszamy do rozmów z naszym gościem. Numery 655-23-55, numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 655-23-56, Polska Południowa, telefony w naszej rodzinie 536-600-536-600-200 i zagranica 655-23-33 oraz 655-23-66. Przypomnę państwu temat rozmów: żyć od nowa z niepokalaną. Na początku w
Wielkiego Postu. Dzisiaj środa popielcowa. Serce Maryi, to serce Jezusa Chrystusa. Serce Maryi, chcemy Cię kochać i zadośćuczynić. Niepokalane serce Maryi, niepokalane serce Maryi. Cierniem zranione przez nasze winy, chcemy Cię kochać i zadośćuczynić. Niepokalane serce Maryi, chcemy Cię kochać i zadośćuczynić. A jak pani ma na imię? Przesława. Bardzo proszę pani Przesławo, radyjko można tam przyciszyć w tle, żeby... Dobrze. Bardzo proszę pani Przesławo, radyjko można tam przyciszyć w tle.
I oczywiście Państwa też prosimy. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Pani Czesławo, słucham. Odbywa się 16 września w Twojej internecie w Bostynie Maszce. I ja miałam jechać na prawnuka 18. Dostałam ciśnienie i z córką miałam jechać, a to niedaleko, nie pojechałam. Położyłam się, ciśnienie już minęło i na leżąco zmówiłam witam z kierżańca. A moja córka, ona uczy w szkole i miała taką czynnicę, że poszła na zakonnicę. I ta zakonnica dała nam obraz Matki Boskiej w Medjugorje. W Medjugorje, to taki jako prezent. I to ten obraz tak prędzej to jeszcze nie był zawieszony. W tym roku, nie, to dwa lata chyba temu zawiesiło, ale nikt nie zwracał uwagi. A ja stałam, właśnie po tym różańcu, mówiłam z jestomskiej różańca, stałam. Nie Matką Boską, tyś jest wahającą. Matką Boską, Krystyna Loską, tyś Matką Boską. Jest 22.05, środa, 14 dzień lutego, Państwo Polskiego Radia 20. Za minut kilka o 22.15 Joanna Sławińska i jej goście będą rozmawiali o kinie, które bywa, że sięga po tematy trudne, ale nie zawsze wychodzi z tego wolną ręką. Kryszyną Loską. Filmowej, Centy Kultury, 22.15. Bosko! Tyś Matką Boską. Moja Kurczyńska, witam Państwa, witam w studiu Panią Katarzynę Michalską. Witam Pani Katarzyna, kobieta sukcesu Mazowsza 2017 roku na www.polskieradio24.pl. Pani Michalska. I nie tylko Pani Katarzyna Michalska. Przechowy teatru Abowo Teatr Impro, ale też aktorsko, ale też kulturalnie, stąd w rozmowie kulturalnej. Pani Katarzyno, niepowtarzalny, zaskakujący, nieprzewidywalny teatr inny niż wszystkie, czyli Abowo Teatr Impro, zakończył magiczne 7 lat, 2018 rok. Jaka działalność? Czym Pani nas zaskoczy? Do czego nas Pani namawia? Bo impro jest bardzo ważne w życiu codziennym każdego z nas, nie tylko aktorów, artystów. Czym my zaskoczymy, proszę Państwa? Ja bym powiedziała tak, że my przez 7 lat trochę budowaliśmy taką zaprawę do zbudowania dużego zamku. Myśmy się tak scalali, uczyli, bardzo pokornie, bardzo dużo przeszliśmy razem. To jest właśnie wspaniałe, że w zespole, kiedy razem nie tylko sukcesy się przeżywa, ale też jakby porażki są, gdzie wyciąga wnioski, z których się trzeba podnosić, to ten zespół zbudowało. I rzeczywiście teraz po 7 latach mogę Państwu zdradzić, że no, budujemy bardzo duży zamku. Po pierwsze, chcielibyśmy na Facebooku się reklamuje. Po prostu improwizacja. Miejmy nadzieję na takim bardzo wysokim poziomie. Będziemy zapraszać gości z zagranicy. Będziemy zapraszać w ogóle gości z Polski. To będzie taka scena impro w Warszawie. A to będą, jest, przepraszam, też twórcy impro, światowi, europejscy. No, to jest nasze marzenie. Ja wierzę w to, że uda nam się skaj osobowości, bez których impro... Ach, tak, myślę, że tak, ja sobie tak to właśnie wyobrażam otwarcie, że po prostu to otwiera się ten teatr, będziemy rok czasu i rok czasu będziemy Państwu pokazywać, edukować i jeszcze raz edukować. A propos edukacji, strasznie chciałabym zaprosić do współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i nad tym też teraz pracujemy we współpracy.
współpracy ze Słowenią, z grupą Narobów, która od 25 lat wprowadziła impro do szkół. Co to oznacza? Państwo sobie mogą wyobrazić naukę chemii za pomocą genialnych, zabawnych ćwiczeń impro. Nie, ja też nie. Nie mogę się doczekać, może jak zobaczę te podręczniki, ale jest to świetne, rzeczywiście genialne narzędzie dla nauczycieli. We własnym zakresie wruszyliśmy w ten nowy 2018 rok z warsztatownią. Warsztatownia, warsztaty impro Abowo. Zapraszamy Państwa na niesamowite zajęcia. Wszystkich bez względu na to, co Państwo robią, ile Państwo mają lat. Impro jest dla każdego. Impro poprawia humor. Impro naprawdę sprawia, że budzimy się rano i jeżeli nawet tego słońca nie ma, to widzimy to słońce przez mgłę. Improwizacja. Udajemy, że jest. Kreujemy swój świat. Patrzymy na ten świat ładnie. Patrzymy na ten świat pięknie. I doceniamy to, co jest i dobre. Szanujemy wszystko, co nas otacza. Taka jest improwizacja, ale to trzeba przyjść, zobaczyć. Wszystkie pierwsze zajęcia są oczywiście pokazowe w gratisie, można przyjść. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Istnieje już kilka grup, można się dołączyć. Także, czy jesteście Państwo aktorami? Czy jesteście Państwo biznesmenami? Czy jesteście młodzieżą, studentami? Urzędnikami, tak zwanymi. I też. I zapraszamy naprawdę każdego impro. I po prostu dokopie się do Państwa potencjału. Ten potencjał po prostu jeszcze bardzo uwydatni. To ja mam pytanie, skoro improwizacja reklamy. Impro to skrzydła wyobraźni, to jeżeli ktoś twierdzi, ba, jest wręcz przekonany, że tej wyobraźni nie ma, bo nie jest aktorem, nie był uczony w różnych szkołach, nie czytał na ten temat, że to trzeba, że to pomaga w ogóle w życiu, nie mówię tylko w życiu biznesowym, bo wiem, że takie prace trwają i są konkretne przykłady, że improwizacja w życiu nawet tak zwanego salesa, czyli menedżera sprzedaży, bardzo pomaga, ale tak naprawdę na co dzień w życiu, w kontaktach tak zwanych międzyludzkich, w naszych emocjach i tym codziennym spotykaniu się z różnymi nie tylko szczęściem, ale też i problemami życiowymi, to my możemy tam do pani Katarzyny po prostu się zjawić do szkoły impro i nie udawać aktora, ale być sobą, tylko mieć tę umiejętność, nabyć tej umiejętności. Proszę Państwa, trzeba zrozumieć jedną rzecz. Oczywiście wszystko, co w nas się dzieje, no my też działamy nawykowo, prawda? Mamy pewne nawyki. Nasze narzekanie to też jest pewnego rodzaju nawyk. Być może psycholog powie, że jest to mechanizm obronny, wypracowany w dzieciństwie. No różne są, że tak powiem, definicje naszych takich słabości, prawda? Z którymi czasem, a szczególnie kiedy mamy problemy w relacjach z ludźmi, te relacje z ludźmi to są i biznesy, i szkoła, i praca, i dom, i wszystko. To, ale wszystko otacza się na relacjach. Ale nie można się przestawić swoje myślenie, jeżeli się pomyśli o tym, że zmienić nawyk, tak? Tak jak zmiana nawyku żywieniowego, tak zmiana nawyków odruchowych, takich w naszym reagowaniu na rzeczywistość. Bo o co chodzi, że improwizacja to jest właśnie reagowanie. Reagowanie. Teraz chodzi o to, żebyśmy się oduczyli reagować źle, tylko nauczyli się przyjmować wszystko, co jest prezentem. I da się to wytrenować. Naprawdę możemy trochę nasz mózg oszukać. Nawet nie trochę. Uważam, że bardzo, czego ja i moi uczniowie są absolutnie przykładem. Ale czy to jest w myśl zasady ćwiczenie czyni mistrza? Absolutnie tak. Absolutnie tak. Ja Państwa zapraszam. Jest taka grupa, która zawiązała się. Naprawdę to jest to grupa dorosłych amatorów, oni się sami nazwali Żółte Dziki. Proszę Państwa, oni się nazwali Żółte Dziki. Powstała niesamowita wspólnota tych osób i proszę przyjść, zobaczyć. To są ludzie naprawdę z różnych środowisk. To są ludzie wykonujący nieprawdopodobnie inne i różne rzeczy. To są ludzie zamknięci, którzy przyszli, byli zamknięci w sobie. Ja dzisiaj patrzę, nie ukrywam, że jest to dla mnie moja wielka też satysfakcja, kiedy widzę osobę, gdzie byłam przekonana, że ona ucieknie po pierwszych zajęciach. Ona jest do dzisiaj, ona dziś robi takie rzeczy, że ja po prostu otwieram ze zdziwienia oczy i to jest mój dowód na to, że absolutnie improwizacja pomaga. Pomaga nam być sobą, pomaga nam wierzyć w siebie, pomaga nam czerpać siłę z nas samych, co jest naprawdę bardzo ważne i nie mamy kompleksu. Pani Katarzyna, korzystając z dnia
Właśnie on się już trochę kończy. Improwizacja w miłości, to trudne zadanie? No to jest trudne zadanie. Ja Państwu powiem, no, nie będę tutaj owijała w bawełnę. Szef bez butów chodzi, to jest też tak, ale muszę Państwu powiedzieć, że ja ostatnio przez przynajmniej 2 miesiące rozmyślam na temat tego, dlaczego tak jest, że ja uczę ludzi, że ja po prostu na wielu płaszczyznach sobie dzięki improwizacji radzę, a tutaj w miłości właśnie czasem jakby, no ale to tak jest, że ci najbliżsi, prawda, najbliżsi mają najgorzej. Także pozdrawiam mojego kochanego męża i ja mam naprawdę przemyślenia, że trzeba też wprowadzić tutaj improwizację do nas. To w takim razie tego życzę, życzę pani, życzę wszystkim zakochanym tej improwizacji również. Ale przejdźmy do tego tu i teraz. Co nowego w impro? Co improwizacja, co teatr improwizacji, co szkoła improwizacji ma nam do zaproponowania? Najbliższy pani spektakl, zacznę tak może od aktorskich zadań. Ja chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić do czegoś, do czego dojrzewałam naprawdę 2 lata. 2 lata chodziło za mną zderzenie się sam na sam z publicznością. Także chciałam Państwa zaprosić 25 lutego do Spatifu na, uwaga, moje impro, czyli monodram, komediowy monodram improwizowany z udziałem nieznanej aktorki życzliwej publiczności i skromnego jazzowego muzyka. Także zapraszam Państwa na to, bym powiedziała, bardzo szczere do bólu opowiadanie o tym, dlaczego ja tak kocham improwizację, ale absolutnie będę Państwa wciągać na scenę. Także to trzeba zobaczyć. Będziemy mówić o wszystkim, co nas boli i odwracać zupełnie kota ogonem, żeby pokazać, jak można w życiu naprawdę przepięknie spojrzeć na inne rzeczy. Będzie bardzo dużo śmiechu, tutaj nie ukrywam. Zaprosiłam do współpracy naprawdę świetnego jazzowego pianisty Rafała Stępnia, ponieważ uznałam, że przychodzi taki moment, że dlaczego miałabym nie poczuć się jak Barbara Streisand, chociażby w ten sposób. Także zapraszam Państwa, bo to będzie naprawdę coś nowego, coś, czego nie było. Ja nie wiem, proszę Państwa, czy to jest forma monodramu, ale jednak monodram jest napisany. Tutaj nie mamy ani reżysera, ani scenariusza. Tak naprawdę oddaje się w Państwa ręce, w ręce mojej wyobraźni i w ręce tego, co czuję. Dziękuję pięknie, Katarzyna Michalska. Bardzo dziękuję. Apowo Teatr Impro, aktorka, szefowa tego teatru. Była gościem moim i Państwa. Kochajmy się. A z naszym gościem rozmawiała. Kochajmy się. 22:15 kino. Kochajmy się. Teraz zamieniamy na kino, a miał być tak pięknie. Kochajmy się. Kochajmy się. Wszyscy dziś mówią o miłości, bo są walentynki, a my przeciwnie, o niemiłości i o tym, że może to jeszcze nie koniec, ale koniec jest niebezpiecznie blisko. Wstrętna doba! W kilku pierwszych zdaniach padły zjadła kraba. Będziemy dziś mówić z moimi gośćmi, a są nimi Magda Sendecka, krytyk filmowy i psychoterapeutka w nurcie psychodynamicznym. Dobry wieczór. Nie wiem. I Renata Durda, kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Niebieska Linia, Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. Witam serdecznie. Dobry wieczór. W krótkim czasie do polskiego widza docierają 2 wybitne pod względem artystycznym filmy. Bohaterami tych filmów są dzieci, których rodzice się rozwodzą. To Niemiłość Andrzeja Zwiagincewa, film, który miał premierę 2 lutego, a także francuski film, który za 2 dni, w piątek, wejdzie na nasze ekrany. Film nosi tytuł Jeszcze nie koniec, a reżyserem jest Xavier Legrand. To jest z pewnością kino, które ma ogromną siłę, te obydwa filmy. Mają ogromną siłę, dosłownie wciskają w fotel, są bardzo poruszające. Film Legranda to właściwie thriller, ale też wnikliwie bardzo mówi o przemocy, o różnych rodzajach przemocy, zarówno tej psychicznej, jak i fizycznej, no i o samotności dziecka. Ja słyszałam gdzieś, czy przeczytałam o tym, że przemoc psychiczna czasami jest bardziej dewastująca dla człowieka, zwłaszcza małego człowieka, niż przemoc psychiczna. Czy tak jest, pani Renato?
Zdecydowanie. Dłużej się ją pamięta, nosi się ją w sobie, a te blizny trudniej się goją. Bo siniaki, co zresztą widać na filmie i na wszystkich filmach, które oglądamy na temat przemocy w rodzinie, a także wśród osób, które przychodzą po pomoc do Niebieskiej Linii, siniaki po prostu znikają po kilku dniach. Więc to, co się dzieje z naszym ciałem, choć ciało oczywiście będzie to pamiętać, ale pamięta to właśnie w sposób psychiczny, bardziej niż taki fizyczny, bo to się zagoi, a to, co tam w środku zniszczone, niesłychanie kruche, nie do zapomnienia. Jakie mogą być przykładowo formy, chciałam, żebyśmy tak leciutko tylko naszkicowały, później będziemy to analizować, przykłady przemocy psychicznej dojmującej. Magdo, nie wiem, pani Renato. Chyba Renata tutaj jest lepszą specjalistką, ale myślę, że wszyscy możemy takie przykłady przytoczyć. Takie podważanie poczucia własnej wartości i to, myślę, może być od bardzo lajtowych form, takich jak niedostrzeganie po prostu dziecka, niezauważanie jego uczuć, niezauważanie, lekceważenie jego potrzeb, jego problemów, jego stanów emocjonalnych, zaprzeczanie im. To już wydaje się, że to są bardzo subtelne rzeczy, ale one też mogą odciskać ślady na psychice. Czasami trudno oczywiście tego uniknąć, ale nie mówię o takim, o takich sytuacyjnych problemach, typu, że matka wraca z pracy, jest zdenerwowana, zmęczona i nie odpowiada na jakąś potrzebę dziecka, tylko na permanentne, powtarzające się stale niedostrzeganie tego dziecka, tak jak ma to miejsce właśnie w niemiłości i tam tej przemocy wydawałoby się, że nie ma, ale właśnie ona jest, tylko jest w białych rękawiczkach, w takiej formie, którą trudno zauważyć, trudno nazwać i trudno jej zapobiec, bo jest ona właśnie tylko brakiem czegoś. No i jeszcze mamy taką formę, którą widać też w filmie To jeszcze nie koniec, kiedy chłopiec nie jest fizycznie krzywdzony przez ojca, ale jest potworny strach, który tam jest jako widzowie siedząc na widowni kina. Tam nie ma takiego, poza, nie będziemy tego filmu spoilerować dla słuchaczy. Ale parokrotnie go szarpnął czy popchnął, natomiast głównie chodzi o atmosferę zagrożenia. Ta atmosfera zagrożenia, która tam się dzieje. To, że ten chłopiec też jest w ogóle niezauważany jako podmiot tej relacji. Widzimy w sytuacji, w której oni już spędzają razem czas, że ojciec w pewnym momencie siada przed telewizorem, siada tyłem do dziecka, to dziecko coś jeszcze do niego mówi, on jest w ogóle niezainteresowany tym, co dziecko ma mu do powiedzenia. Jemu zależy tylko i wyłącznie na kontakcie z dzieckiem, po to, żeby mieć kontakt z partnerką swoją, żeby wiedzieć, co się u niej dzieje, w jaki sposób ją może kontrolować. No i żeby mieć władzę nad nią, bo przecież nie o miłość tutaj chodzi, tylko o władzę. Mhm. Zacznijmy od filmu Niemiłość. Film Andrija Zwiagincewa, no wybitne kino, myślę, że to cieszy, że twórcy udało się, opowiadając o takiej, zresztą obydwu twórcom, również Legrandowi, że opowiadając o tematyce, no też społecznej, prawda, że udało im się stworzyć dzieła filmowe, dzieła sztuki. To nie jest wcale takie częste i nie jest takie łatwe, bo jest to ciążenie czasami w kierunku publicystyki. Tutaj mamy to fantastycznie sobie twórcy z tym poradzili. Film Niemiłość Andrija Zwiagincewa, no tak jak tytuł wskazuje, to jest historia o przeraźliwym chłodzie, w jakim żyje niechciane dziecko rozwodzących się rodziców. O przeraźliwym chłodzie, ale też o braku duchowości, o braku etyki, o braku jakichkolwiek zasad poza naczelną zasadą wygody, dobrostanu, bogacenia się, dobrostanu materialnego. I reżyser nie zostawia też nas tylko z obrazem tego stanu, ale próbuje diagnozować, pokazując, że to jest dziewczyna. W pewien sposób nie tylko usprawiedliwia, ale bohaterkę, co troszeczkę ją tłumaczy. Jak będziemy tak cudacy, to będzie rzeczy niepojęta. W tym filmie poraża taka scena, kiedy rodzice
rozwodzący się rodzice 11-letniego, rozmawiają o tym, kto ma przejąć nad nim opiekę. To jest dziecko niechciane, bo to małżeństwo też było dość przypadkowe. I dziecko słyszy tę rozmowę, jest rozpacz, taki właśnie płacz bezgłośny. No i następnie jest wspólne śniadanie. Rzeczy i oto, jak to się pojęta. Ja больше не хочу. Nie chcę już jeść. A co ci niby takiego zachorowałeś? Nic mi nie jest. Odpoczywasz? Co ci do tego? Nic. Przyjdą oglądać mieszkanie. Posprzątaj trochę. Dlaczego sprzedajecie mieszkanie? Rozwodzimy. Spadek. Czego tu jeszcze szukasz? To także mój dom. Mam takie samo prawo jak ty. W połowie. Tego Boga ja chcę. Dostaniesz, co ci się należy. Wynoś się. Boże, Alosza Slepców, 12 lat, wzrost 150 cm, zdrów, znaków szczególnych brak. Magdo, właśnie zaczęłaś mówić o czymś bardzo ważnym. My widzimy wściekłą kobietę. Ja przepraszam, użyję drastycznego określenia. Ci rodzice rzucają się na siebie jak psy wściekłe. Tak się w taki sposób się zaciekło, się kłócą i okładają się. I szczególnie agresywna wydaje się właśnie matka. Ona też już ma nowego partnera, zamożnego człowieka, chce sobie z nim ułożyć życie. Jej dotychczasowy mąż też już ma partnerkę, która jest w ciąży. Dziecko jest niechciane. I tą najbardziej agresywną osobą właśnie wydaje się matka. No nie lubimy tej kobiety, prawda? Która stwarza piekło swojemu dziecku. No ale im dalej w las, w tej opowieści, to jest fantastyczne właśnie u Zwiaki Cera. No dowiadujemy się o tym przenoszeniu przez pokolenia pewnych spraw i zachowań. To się nie bierze znikąd. Ona też miała matkę. I widzimy, jak ta matka ją traktowała. Dostajemy próbkę tego. Matka tak to się dzieje. To jest dziedziczne. Możemy się domyślać, jak wyglądało życie tamtej kobiety. Możemy się domyślać, jak będzie wyglądało życie córeczki czy synka tego nowego małżeństwa, które powstaje. Ojca Aloszy i jego nowej partnerki. To jest transmisja. A czy jest jakiś sposób na to, żeby to przerwać? Na szczęście jest, bo gdyby nie, to po prostu byłby to postęp geometryczny, w którym cała ludzkość w pewnym momencie zaczęłaby stosować przemoc wobec siebie. Na szczęście jest tak, że rzeczywiście, kiedy patrzymy na życiorysy osób stosujących przemoc, bardzo często pojawia się w nich ten element związany z doświadczeniem przemocy w dzieciństwie. Ale też jest bardzo wiele osób, które w dzieciństwie doświadczało przemocy i nie stosuje przemocy w swoim dorosłym życiu. To są ludzie, którzy mówią, wiem, co to znaczy być bitym, wiem, co to znaczy być źle traktowanym. Moi rodzice mi to robili i ja sobie obiecałem, że swoich dzieci, swojej partnerki nigdy nie będę traktować w ten sposób. Czasami się to udaje, czasami mniej, no ale też na szczęście jest tak, że na świecie, ale też i w Polsce są dostępne programy terapii dla osób stosujących przemoc, że osób agresywnych, takich, które sobie nie radzą w relacjach i puszczają im nerwy. Nawet na niebieskich czasami dzwonią takie osoby, które mówią, ja nie doświadczam przemocy, ale ja ją stosuję i widzę, że życie mi się sypie, grozi rozwodem, dzieci się mnie boją. Planowałem zupełnie inaczej spędzić dzieciaki i nagle wszystko diabli wzięli, radzę sobie ze swoimi emocjami. Czy gdzieś są takie miejsca, które pomagają takim ludziom jak ja? No właśnie, gdzie są takie miejsca? Głównie są to organizacje pozarządowe, ale na szczęście też no, dostępne różne formy terapii i pomocy i wsparcia psychologicznego. Często niestety płatne, bo państwo mało inwestuje w pomoc psychologiczną, choć
mówiąc szczerze, rosnąca liczba samobójstw wśród dzieci, ale też wśród dorosłych oraz w ogóle tych ludzi w kryzysie psychicznym wskazuje na to, że jako państwo powinniśmy się tym zająć. Mam nadzieję, że tak będzie coraz częściej. Póki co proszę szukać wśród organizacji pozarządowych i w tym serwisie takim psychologicznym. Ale cieszę się, że pani o tym mówi, dlatego że ja naprawdę uważam, że trzeba bić na alarm, że państwo powinno zainwestować w zdrowie psychiczne społeczeństwa w ten sposób, żeby jednak udostępniać tę pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną też nieodpłatnie, bo naprawdę są ogromne rzesze ludzi, których nie stać na to, żeby płacić psychoterapeutom, którzy wykonują ciężką pracę, też mają prawo zarobić, prawda, ale to jest tak, że znaczna część osób musi sobie radzić bez fachowej pomocy. Próba załatwienia kontraktu z NFZ-em na psychoterapię graniczy załatwienie kontraktu graniczy z cudem. No, to są miesiące, to w ogóle jest nie do załatwienia, jakieś proceduralne jedności oraz jasny komunikat, nie będzie więcej kontraktu, będzie mniej, bo znam takie przypadki. Natomiast psychoterapia, która jest dostępna bezpłatnie, z ogóle ma ograniczone roztrwania, a są ludzie, którzy potrzebują długotrwałej psychoterapii. Bo na przykład są oferowane 3 spotkania, prawda? To nie jest terapia, to jest konsultacja. Że ten Bóg jest duchem, on ciebie kocha. Chociaż i to lepsze niż nas. Ważne, że o tym mówimy, dlatego że rzeczywiście mówi się o tym, że życie pisze pewien scenariusz, rodzina, rodzice piszą nam pewien scenariusz i optymiści twierdzą, że ten scenariusz można zmienić, ale to jest naprawdę wielka praca, wieloletnia praca nad sobą, no i właśnie najlepiej pod opieką fachowców. W drugiej części audycji już za kilka minut będziemy kontynuować temat naszej dzisiejszej rozmowy. Będziemy też mówić o absolutnie wybitnym i wstrząsającym filmie Xaviera Legranda Jeszcze nie koniec. Reklama. Jesteś autorem tekstów, kompozytorem lub wykonawcą? Weź udział w konkursie Polskiego Radia i Stowarzyszenia Autorów Rejs. Piosenka na 100. Zorganizowanym z okazji 100-lecia Zajdu. Nagraj piosenkę w języku polskim, która ma szansę stać się przebojem roku. I zgłoś ją nam do 2 kwietnia. Uwaga, w konkursie wynosi 100 tysięcy złotych. Szczegóły konkursu i jego regulamin poznasz na piosenka na 100.polskieradio.pl. Nie chcemy reklam.